Zakład Mechaniki Elektromechaniki Samochodowej Piotr Musz, Kraśnik, ulica Podleska 6. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku zatrzymali wandali odpowiedzialnych za zniszczenie mienia na stadionie w Annopolu. Dwaj 19-letni mężczyźni w sierpniu bieżącego roku uszkodzili nowo zamontowane krzesełka dla kibiców oraz wybili szybę w budynku znajdującym się przy boisku. Koszty tych zniszczeń opiewają na kwotę 1200 zł strat poniesionych przez Urząd Miasta i Gminy Annopol, który jest właścicielem obiektu sportowego. O wiele większy szkód doznał właściciel firmy remontowo-budowlanej. Obiekt znajdował się wtedy w modernizacji. Wandale, niszcząc podnośnik teleskopowy wykonujący pracę na stadionie, narazili właściciela na koszty naprawy w kwocie ponad 30 tysięcy złotych. Sprawcy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem przedłużyli termin oddania stadionu do użytku społeczności lokalnej. Dzięki działaniom policjantów z Annopola udało się ustalić i zatrzymać sprawców. Okazali się nimi 19-letni mieszkańcy Annopola. Zostali zatrzymani, poddali się karze, będą odpowiadać za te zniszczenia. W trakcie przesłuchania mężczyźni przyznali się do dokonania zniszczeń. W momencie popełnienia przestępstwa byli nietrzeźwi. Teraz zatrzymanym grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Będą musieli także pokryć koszty naprawy wyrządzonych szkód.